witam w programie Scanner CSR o biznesie społecznie odpowiedzialnym. Pokazujemy tu przykłady firm, które są zarządzane przez społeczną odpowiedzialność biznesu. Angielski skrót CSR oznacza większą wrażliwość w obszarach najważniejszych dla działalności, a przez to efektywniejsze działanie firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zachęcały mikro, mały i średni polski biznes do tego, aby wprowadzał u siebie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników zyskały, są nowocześniejsze i lepiej zarządzane. Dzisiaj poznamy dwie firmy, które zaangażowały się społecznie w ramach strategii CSR. Oto pierwsza z nich. Spółka Yars to firma rodzinna. Działa od 2002 roku w sektorze B2B, business to business. Jej główna siedziba znajduje się w Łajskach koło Legionowa pod Warszawą. Ma oddziały w Mysłowicach, Leżajsku i Wrocławiu. Zatrudnia ponad 200 pracowników. Świadczy kompleksowe usługi laboratoryjne obejmujące 40 specjalistycznych obszarów badawczych w sektorach spożywczym, rolnym, ochrony środowiska i geologii, a ponadto kosmetyków, opakowań oraz chemii gospodarczej. Obsługuje największe firmy z Polski i rynków Unii Europejskiej. Każdego dnia jej laboratoria badają ponad 800 próbek. Branża analiz laboratoryjnych rządzi się określonymi regułami, na przykład wyniki badań nie są podawane do publicznej wiadomości, co pośrednio wpływa na jej postrzeganie. I tak też odbierany był Yars. Sporej wielkości firma w pobliżu Legionowa znana była bliżej specjalistom z całego kraju niż mieszkańcom. W ramach strategii CSR firma postanowiła to zmienić. Znalazłem się w laboratoriach firmy Yars. W tych laboratoriach miesięcznie bada się 20 tysięcy próbek tego wszystkiego, co dotyczy naszego codziennego życia. To jest jedzenie, to są kosmetyki, to, co zostaje po naszej konsumpcji. Rozmawiam z prezesem, który chwali się tym, że firma znalazła się w programie wdrożenia CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu. Panie prezesie, jak to się stało? Jakie są największe korzyści z tego, że firma zbliżyła się ze swoim otoczeniem, z samorządem czy z mieszkańcami? Największe korzyści to jest przede wszystkim podniesienie imidżu firmy, tutaj lokalnego, bo firma jest znana wśród producentów obszarów, które badamy, natomiast wśród lokalnej społeczności mniej, ponieważ mamy z nimi mniejszy kontakt. Natomiast dzięki temu programowi zbliżyliśmy się do starostwa. Starostwo z kolei rozpropagowało to. Media do nas, o nas napisały, napisały o tym, co robimy. Myśmy specjalnie dla społeczeństwa przeprowadzali badania różnych produktów tutaj na terenie naszego starostwa. Badaliśmy również wodę w Zalewie Zegrzyńskim. Prowadziliśmy edukację w szkołach i przedszkolach, ucząc dzieci, pokazując im, na czym polega segregacja śmieci. Firma ma swój własny dział badań i rozwoju. Współpracuje też z europejskimi i krajowymi uczelniami, jak chociażby z Uniwersytetem Warszawskim. Współtworzyła na nim studia podyplomowe o profilu bezpieczeństwa żywności, dzięki czemu absolwenci mają szansę znaleźć pracę w tym bardzo ciekawym i rozwojowym zawodowo środowisku. To nie jedyny przykład zaangażowania społecznego spółki Yars. W ramach przygotowanej strategii CSR przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy firma postanowiła wdrożyć też ustandaryzowane zarządzanie środowiskiem naturalnym zgodne z normą ISO 14001. Istotnym elementem tego procesu było również zorganizowanie spotkań i warsztatów na temat ekologii. Te działania przyczyniły się do utrwalenia w otoczeniu wizerunku firmy Yars jako wiarygodnej i odpowiedzialnej społecznie. Dzielenie się wiedzą pozwala na kontakt z interesariuszami, począwszy od klientów z sektora biznesu po mieszkańców okolic firmy, dla których Yars wykonał badania wody w wielkim podwarszawskim kąpielisku Zalewie Zegrzyńskim. Ale są to też najmłodsi, ciekawi świata, przyszli laboranci i opiekunowie środowiska naturalnego. Dla naszego przedszkola głównymi korzyściami z wdrożeń CSR-owych był wzrost świadomości ekologicznej przedszkolaków, wzrost też takich zachowań proekologicznych, budowanie wartości roli człowieka w środowisku i jego najbliższym otoczeniu, ale również dalsze wspólne inicjatywy. Nawiązaliśmy współpracę ścisłą z firmą Yars i powstała Fundacja Families, która ma na celu między innymi promowanie takich projektów dalszych proekologicznych, a oprócz tego ściśle współpracujemy właśnie w działalności przedszkolno-żłobkowej, edukując po prostu dzieciaki w ich rozwoju w społeczeństwie. Poznaliśmy teraz pierwszą z firm, która wdrożyła strategię CSR, a przez to odniosła konkretne korzyści. Wdrożyła zarządzanie środowiskowe zgodne z normą ISO 14001. Prowadzi także monitoring czystości wody w Zalewie Zegrzyńskim i okolicznych akwenach. Poza tym poprawiła swój wizerunek. Warto także dodać, że w warsztatach ekologicznych uczestniczyło 150 dzieci.
Poznajmy teraz drugą z firm, która zaangażowała się społecznie w ramach strategii CSR. Blueform Marcin Kozłowski z Jastrzębia Zdroju to firma szkoleniowo-doradcza. Zajmuje się szkoleniami i projektami edukacyjnymi, głównie dla osób dorosłych. Prowadzi szkolenia w kilkunastu obszarach, w tym komunikacji, sprzedaży i negocjacjach, zarządzaniu produkcją, turystyce, a także szkolenia dla kadr medycznej i administracji. Tworzy też kompleksowe usługi rozwojowe, od doradztwa przez coaching, aż po ocenę poziomu nabytych umiejętności pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie nowość w tej organizacji, która działa na rynku ogólnopolskim. Ale spisana strategia CSR była potrzebna. Powstała według wytycznych normy ISO 26000, która jest normą opisową dla CSR-u. W zapisach strategii można znaleźć konieczność ścisłego wejścia w relacje z najbliższym otoczeniem, co mogło generować korzyści dla firmy. Czy to się udało? Wybrałem się na miejsce, aby w siedzibie firmy Blueform zorientować się, w jaki sposób silne zaangażowanie społeczne zapisane w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu sprawdza się w praktyce. I tutaj na miejscu rozmawiam z przedstawicielką firmy. Proszę powiedzieć, czy i jaki zysk ma firma po tym, gdy zaangażowała się społecznie w otoczeniu? Po tym, gdy wyraźnie zaznaczyliśmy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pozyskaliśmy nowych klientów, którzy nam zaufali, którzy teraz korzystają z naszych usług. Czy wśród Waszych działań zorientowanych na otoczenie wyróżniało się jakieś jedno, których moglibyśmy powiedzieć, że ono przełożyło się na zysk? Tak, myślę, że był to projekt Błękitna Słówka, w którym wypracowaliśmy metodologię pracy nauczycieli z uczniami trudnymi. Właśnie po tym projekcie zacieśniła się współpraca z Urzędem Miasta oraz ze szkołami. Zaczęliśmy realizować nowe projekty edukacyjne dla szkół oraz szkolić dodatkowe grupy nauczycielskie. W naszej branży liczą się trwałe relacje z naszymi klientami i kontrahentami, wzajemne zaufanie, wypracowane na podstawie wysokiej jakości świadczonych usług. I dzięki projektowi właśnie myślę, że osiągnęliśmy ten cel i zostało to dostrzeżone, co przełożyło się na 10-krotne zwiększenie ilości realizowanych szkoleń w naszej firmie. W ramach wdrażania strategii CSR w Blueform zastanawiano się, czy niepełnosprawni uczestnicy mają łatwy dostęp do pomieszczeń szkoleniowych. Zrezygnowano w nich z jednorazowych naczyń, a materiały z zajęć mają elektroniczną postać, aby zostawić jak najmniejszy ślad węglowy w środowisku naturalnym. Nie wspominając o takich sprawach, jak dbałość o to, aby w samym przekazie szkoleniowym zawierać zagadnienia dotyczące kwestii społecznych i ekologicznych. Będąc w siedzibie firmy Blueform, mogłem przede wszystkim przekonać się, w jaki sposób zaangażowanie społeczne przekłada się na biznes. Chodzi tutaj o rozpoznanie nowych rynków przez budowanie reputacji firmy odpowiedzialnej społecznie i wyraźną obecność w otoczeniu, a nie tylko w dużych ośrodkach biznesowych. Firma zaczęła więc współpracować z urzędami miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i urzędami pracy ze Śląska. W gronie jej interesariuszy znalazły się też uczelnie. Powstał również program płatnych staży, w którym młodzi programiści zdobywają doświadczenie w pracy z biznesem. Co jako działania kompleksowe przełożyło się na 10-krotny wzrost liczby szkoleń, które firma zorganizowała na potrzeby instytucjonalnych klientów i biznesu na rynku w pełni komercyjnym. A oto jak w istotny sposób firma realizuje swoje zaangażowanie społeczne. Korzyść, jaką dzieci otrzymały z tego projektu, było to, że ich motywacja do nauki wzrosła, ponieważ zawsze mamy wiele dzieci w tym samym czasie. Nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego. No a tutaj dzięki właśnie temu programowi dzieci były zmobilizowane do samodzielnej, bardziej indywidualnej pracy i było to widać w ich choćby ocenach w szkole. W ten sposób poznaliśmy dowody na to, że społeczne zaangażowanie może przełożyć się na biznes. A jeśli chodzi o konkrety, to firma zbudowała reputację odpowiedzialnej społecznie i w ten sposób zyskała nowych klientów. Poza tym weszła w relacje ze swoim najbliższym otoczeniem, a nie tylko z firmami w dużych ośrodkach. Pomaga również w edukacji dzieciom o trudnym starcie. Od momentu wprowadzenia strategii CSR 10-krotnie wzrosła liczba szkoleń, które firma zorganizowała na rynku komercyjnym. I w ten sposób poznaliśmy argumenty na to, że społeczne zaangażowanie jako wyraźny element CSR-u opłaci się wszystkim interesariuszom i również biznesowi. I te właśnie argumenty powinny przekonać wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP do wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. I to tyle w programie Scanner CSR. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.